Krzysztof i Ewa Krawczyk przez lata byli niemal nierozłączni. Od śmierci artysty minie wkrótce półtora roku. Nieoczekiwanie do mediów trafiły zaskakujące informacje na temat wdowy. Nie mieliśmy pojęcia dotychczas, jak wyglądała właśnie ich relacja. Przypomnijmy, że ponad rok temu Ewa Krawczyk straciła ukochanego męża. Wdowa nadal przeżywa śmierć ukochanego, o czym nie boi się mówić w wywiadach. Wkrótce ukaże się książka o artyście, właśnie napisana przez wdowę. A obecnie wychodzą zaskakujące fakty na temat ich małżeństwa. Co nowego w tym temacie? Niedługo po śmierci Krzysztofa Krawczyka wdowa udzieliła wywiadu Super Expressowi. Wyznała nim, że pod koniec października ubiegłego roku wciąż czuła obecność ukochanego. W zapachu ubrań, których się nie pozbyła, a nawet dzięki rzeczom osobistym, lekom, plastrom przeciwbólowym czy okularom. Ewa Krawczyk nie ukrywała także, że Krzysztof był o nią bardzo zazdrosny. Nie lubił, kiedy zbyt długo rozmawiała z innymi mężczyznami. Nie czuł się dobrze także, kiedy podczas wspólnych zabaw inni mężczyźni prosili Ewę do tańca. Ponadto źle znosił rozłąki i chciał mieć przy sobie Ewę najdłużej jak to tylko możliwe. Teraz okazuje się, że to uczucie działało w obie strony. Głos w tej sprawie zabrała psycholożka Katarzyna Miller, z którą to wywiad także możecie zobaczyć na naszym kanale. Oprócz żony, król polskiej estrady zawsze miał wokół siebie oddane grono bliskich, którzy podobnie jak ona bardzo przeżyli jego odejście. Należeli do nich m.in. Marian Lichtman, a także właśnie Katarzyna Miller, którą gwiazdor poznał jeszcze w dzieciństwie. Kobieta wypowiedziała się w Dzień Dobry TVN następująco. Po raz pierwszy i ostatni w życiu ja się ugięłam przed mężczyzną, ponieważ mu pozwoliłam, żeby był hersztem, a ja byłam wice. Dopiero po jakimś czasie, jak Krzyś już nie mieszkał w Łodzi, kumple powiedzieli mi, że on na mnie zarabiał. Wystawiał mnie do walk z chłopakami z naszej ulicy i zakładał się z nimi, że ja ich pobiję. Po latach psycholożka po rozmowie z Lichtmanem chciała umówić się z wokalistą. Jednak wtedy na drodze stanęła Ewa Krawczyk. To się nie udało przez niechęć pani Ewy. Próbowałam dwa razy, bo spotkałam Mariana Lichtmana w telewizji i dzwoniliśmy nawet razem do Krawczyków. Ale Marian nawet powiedział, żebym nie liczyła na to, że gdy zadzwoni kobieta, to Ewa przekaże słuchawkę Krzysztofowi. Czy jesteście zaskoczeni takim obrotem spraw? Dajcie koniecznie znać o tym w komentarzu i nie zapomnijcie przy tym o subskrypcji Świata Gwiazd, aby nie ominął Was żaden news.